witam w kolejnym odcinku, już ósmym, w Santander. Ja jestem Slomak, a ze mną jest Czacha. Tak, kolejny odcinek nudy, gdy zbieramy surowce. Ale o, fajnie, będziemy... jeszcze flaszkę mam pustą. No to pięknie. O kurde, właśnie, trzeba się zjeść coś. Jedzeniem to nie problem, gorzej z flaszką. 55, będę musiał się do wody przebiec. A tam niedaleko jest to. Dobra, jak będzie mieć 80, to się pójdzie. Ja się zaraz przebiegnę. Ohoho, na serio? Aż tyle mi tego przyniosłeś? No jak stary, jak będziemy już zaraz budować, przecież już tyle drewna co. No zaraz to ja nie wiem, tak te 5 skrzynek zapełniły to wtedy. Może w następnym odcinku się uda. Następnie to już. No może pod koniec coś zaczniemy tworzyć. W sumie drzewo się zbiera chwila moment. To jest dużo łatwiejsze niż zbieranie żarcia. Albo kamieni, które trzeba szukać bardzo długo. No, z kamieniami jest gorzej. Tutaj patrzysz, o, drewno zetnę sobie, drzewo. Ja się przebiegnę już do tego, do rzeki. Okej. Bo nie chcę w połowie zbierania drewna nagle zobaczyć, oj, 90%. Jeszcze ze dwa drzewa mogę ściąć. Może i mam survivality na maksa, ale lepiej nie ryzykować. A, tam jest ta wysepka ze zbitym helikopterem. Okej, to zaraz się tam przelecimy. No, póki co do więga pozbieramy i... O kurde, chwilę w bok biegłem, ale dobra, nie skiknęło. No. Żebyś nie zrobił tego fejla co ja. No. Trzeba bardzo uważać. No, albo do przodu, albo w ogóle. A przeważnie no dobra, nie masz... mogę podnieść. Ale myszką można ruszać, no to... Tak, tak, można? No chyba tak. Ja tam biegnę do przodu, nie patrzę. No tak, myszką można ruszać, no to po co w boki? Ja nie wiem. W boki jest wygodnie, nie? No. Ja tam nie ruszam myszką, bo już mnie chyba dzisiaj wywaliło nawet jak za zwykłe ruszanie myszki. Stary, teraz mówisz? Dobra. Mam nadzieję, że szybko ten błąd naprawił. Prawdopodobnie patch wyjdzie razem z nowym miastem. Słucham, może nawet szybciej. O kurde. A z tego co widziałem, to on ma strasznie olbrzymi plan, jak rozbudowywać tą grę. O kurde, karczak mi potrzebny. A jednak nie. Ale wiesz, my jesteśmy dopiero na pierwszej wyspie, którą sobie wymyślił. Mają być jeszcze dwie. No to elegancko. No. Nie wiadomo, tylko jeszcze nie wiemy kiedy pójdzie. Dobra, przywiozłem trochę. Na szczęście można chodzić w bok. Ile się mieści w staku? Co 25. Dobrze. Szkoda, że nie Minecraft i nie 60, ale prawdopodobnie udźwig by tyle nie wytrzymał. W sumie nie wiadomo, nie wiem jak budzik zwiększyć. Aha. Ja się dziwię co mi się zaświeciło nagle. A, no kto widzę wyłącz, bo się już jasno zrobiło. Dzięki. Nie, akurat teraz jest. Wow, bo oczy bolą teraz. No jak łazisz non stop i świat na zielono widzisz? Jak naćpany. No ale wiesz co, na filmie nie widać jak jest czarno. A. Słabo widać. Ja też no, nie super. Lubię oglądać. No tak, bo YouTube przyciemnia wszystko. Ja u siebie tam trochę widzę jak stanę, ale na YouTube ma bardzo mało widać. Ja też zawsze jak jakieś horrora oglądam czy coś, no to... O ja. Na YouTube. No. Co wyskoczy? Dobra. Tak. Trochę tych... bazy trzeba się wrócić naszej tymczasowej. No, zaraz tu będzie nowa baza. Już taka wyrąbana rzecz. Niech padnie przed zachodem słońca. No ale zobaczysz jaka będzie. Bo będzie jak na Doom of Bots. No. Tak pięknie nagle. What the hell?
Ale wygraliśmy to w końcu, wygraliśmy chyba, nie? Nie, zostaliśmy w dupę. A no tak. No ale później wygrałem jak sam grałem. No ja też z kumplami zgraliśmy. Oni nam poszują Nexusa, my poszujemy Nexusa i teraz kto pierwszy wygra. Tak jest najgorzej. Nie no, ale to jest na sobie przygięty typ. Musimy coś z tego nakręcić, bo to takie jaja się dzieją. Jak się wkurza, no i to jest najlepiej, jak się wkurzasz na te boty. No. Nie, ale zauważyłem, że niektórzy sobie strasznie łatwo z nimi radzą. Nie wiem, czy to zależy od tego, jaki typ bota dostaniesz. Wiesz co, bo to jest tak, że jak podejdziesz pod wieżę, to oni nie puszują i wtedy druga ekipa od bota leci, czy wiesz, coś tak, takiego. Tak, zauważyłem to. Taka dobra taktyka. Ja to chciałem zrobić, ale trzeba mieć całą piątkę. Albo przynajmniej 4 osoby i jednego owkę. Coś przyjechało. Dobrze, że nie da się tutaj nikogo potrącić. O, tutaj zbierz drewno, bo... Przynajmniej ze swoich. Się nie, już później nie dozbierasz tych. Trzeba jakieś sticky najpierw. No to sticków tu masz ze 40. Ło! Wow. Jak wszystkie skrzynki zapełnimy, to ja się już biorę za budowlankę. Dobra. Tak. Dobra, i to jest tak zauważył, że cięcie było. Ej! Mi nie zauważyć. Nie no, dobra, i tak by zniknął pewnie. Przed kamerą. No, wywaliło mi internet na sekundę, ale już ogarnąłem. Tak, no, nawet nie pamiętam, o czym już gadałem. Chyba coś, że kombinowałem już z budową bazy u nas, ale... A, właśnie. Okazało się, że nierówności terenu w tamtym miejscu są strasznie wkurzające. I wyszło tak, że jedno było niżej, drugie wyżej, takie fajnie, ale ja schodów nie chciałem robić. Dobra, jadę tam dalej. Tam jest Więc dobrze. Dlatego wybraliśmy takie miejsce na bazę, bo tutaj przynajmniej tak mi się wydaje, że jest równo. Jak nie, no to będzie przepalone. Gdzie? Eju, albo jestem jakiś nienormalny, albo ja nie przejeżdżam tych zębioków samochodem. A nie, przejeżdżę. Przejeżdżasz, nie bój się. Skoły mi jakiś żarć. Zaraz zdechnę z głodu. Już. Aha, to upoluje coś. Dwie, że nie mam tutaj ognia. Nie masz skały przy mnie? Nie. To jadę do naszej bazy. Ty spryżę. Kurczę. Tutaj nawet nie mam przy sobie tego, kill-offu, więc też nic nie zrobię. Wszystko jest w tamtej bazie. O Jezu, ale wie co będzie najgorsze? Co? Przenoszenie sprzętu stamtąd tutaj. O jać. Skrzynek nie wiem, czy można przenosić. Skrzynki. Nie. No to ostro. Dobra, nie spieram tego miejsca. Będziemy chyba wracać się po... Ja mam 8 skrzynek pełnych tam. Ja mam 4, 5. No to pięknie będzie. Z czego tam w jednej skrzynce są tylko 6, czyli ja co najmniej 4 skrzynki na raz będę brać. Tak samo jak ty. Będzie dobrze. 4? Nie no, może mniej. Stary, które to się jechało? Nie, tędy. Dobra, nie, 4. Już wiem chyba, drogą cały czas muszę. Spokojnie, kiedyś się połapiesz, tylko baza już będzie chyba większa. O ile czegoś nie spieprzę. Dobra, pomyliłem się, dobrze jechałem, a później skręciłem w tą stronę. A co ci miałem przynieść jedzenie? Tak, co, byle co. Poszedłeś po wodę? Co? Tak, już wodę sobie uzupełniłem. To ja też muszę iść. Kolejny plus, że mamy też rzekę niedaleko. O, naprawdę? Ale tu mamy bliżej. No tak, tam mamy odrobinę. Kawałeczek i rzeka. To, ale 5 co, krok. No. Ej, albo wiesz co, stary, nie będziemy rozwalać tych skrzynek, bo po co? Zostawimy tu te wszystkie kraty. No w sumie, jedyne co stamtąd wezmę to... Te najpotrzebniejsze rzeczy, jedzonko weźmiemy jakieś. Żelcie i nie wiem, tam parę rzeczy do budowania. No. I to wezmę. Ale nie wiem, takie... A tutaj będziemy mieć bazę wypadową, jak będziemy gdzieś szli. Tam wypadowo raczej. Jak nie wiem, jak będziemy do... No, tu gdzie jestem. Wezmę ci jakieś warzywka. No, weź nie wiem, jakiś kukurydzę czy coś. No, tyle ile zjemy. Dobrze. Na piątce.
Wykarczowaliśmy pół lasu tutaj. No. Jestem ciekaw, czy jak wyjdziemy, a potem ponownie się połączymy, to czy drzewa się zespełnią, czy nie. Sprawdźmy później, dobra? Bo już mam dość tego wywalania ciągłego. No. Te świeże dostarczyłem więcej niż 10. Tak. Pozjadłem chyba 4, a mi z 60 uszło, więc nie potrzebny ten jeden. Bo mam 0, a miałem 62 chyba, a ceny 4 albo 5 jestem pewien. Zaraz sprawdzisz. No. To i tak mamy tego od cholery. Oj, tutaj zrobię taką, wiesz, trochę większą plantację, bo zauważyłem, że można tworzyć piętrowe plantacje. Jeszcze tylko nie wiem, jak... kolumny! Tak, kolumny... Kolumny tak. Potrzeba... Robisz podstawkę, bo ja... Wiem, już rozum. Tego. Tylko potrzebujesz najpierw mieć fundament tej no, tą podstawową. To, co my tam mamy w bazie. Wtedy bierzesz, dodajesz kolumny i chyba kładziesz górną warstwę. Ale żeby to zrobić, będę potrzebować, nie wiem, schody. Dobra, gdzie jesteś? Tu. Ja tu idę. O, ale żeś tego nawalił, dzięki. Dobra. Ile leczy? Dwadzieścia. Mogę zjeść 3, a nie 5. Idę obczaj farmę, co tam się jest. Powątpiłem, że nic dobrego. Ale sprawdzić zawsze można, bo nie byliśmy chyba. W sumie można by się zacząć budować, bo z tego desek będzie od nasyrania, jak mniej więcej. No dobra, to zaczniesz budować, ja tu przejrzę wszystko. Ile ty, tych całych desek mamy? 50, 100, 152, nie, 195 mamy. Ulele, trochę się narąbaliśmy. No, to są same kłody. Z jednej kłody wychodzi 4 deski. Dobra, to nie ma nic fajnego, że zobaczę w szopie. Nic. Nic, co jest godne uwagi. Dobra, i teraz poproszę o... How to craft this all things. Dobra, jest. A i tak się muszę przejechać do tamtej osady naszej, bo w skrzynce mam te momenty. Muszę niedużo, ale zawsze coś. Ale podoba mi się to auto. 70, czasem 80 na godzinę jedziesz. Co prawda ściąga wszystkie zombiaki z okolicy. To nie jest zbytnie fajne, ale... Ło! Co jest? Właśnie zbugowałem auto i miałem 400 km na godzinę. I tak bardzo szybko jechałeś? Tak, właściwie to... chciałem, wiesz, wjechać na ręcznym i zaparkować driftem. Jak mnie obróciło! Dobra, to dziękuję tym śmiesznym akcentem zabawnym. Tak, szkoda, że tego nie nagrałeś. Kończę odcinek, zapraszam do następnego. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę.